Dostaliśmy wezwanie do przejrzenia wodospadu niedaleko naszej dzielnicy. To jedziemy. Jednostka Straży Pożarnej Biernoholm zmierza w kierunku wodospadu. Prawdopodobnie był tam wypadek, przy którym trudno stwierdzić, czy coś się stało, czy nie. Dostaliśmy informację, żeby wjechać pod rzekę przy wodospadzie. Nasz man nie wiem, czy przyjedzie przez to. No, ale raczej powinien. No, jak widzimy, nic się nie stało, ale nic nie widać. Musimy niestety znak minąć i mimo zakazu wjechać tu. Przyjrzymy wodospad, czy nie ma. Daliśmy monetę, nie wiem, czy komuś to nie wypadło. Szukamy wodospadzie. Wielki tunel normalnie. No nikogo chyba tutaj nie ma. Zero siedem do Warmii. Nie odbierają, niestety będziemy musieli się sami dysponować do straży pożarnej i sobie pomóc. Ponieważ to był fałszywy alarm. Jeszcze się do tego zakopaliśmy. Nasz pomocniczy tir Reno Magnum pomoże nam się wydostać. W razie potrzeby zawsze musimy mieć. Piłę łańcuchową, żeby móc rozcinić drzewo. Pokażę wam, takie syreny. Tu ciężko wjechać z rozpędu, więc trzeba trochę wolniej. Trudno się zakopać tym renówkom. No, trudno się zakopać, ale łatwo odkopać inną osobę. Przesunąłem naszego mama. Zobaczymy, czy wyjadę. Mamy dość dobrego, ponieważ już jeździł po lasach, różnych takich rzeczach. Podziękujemy. Nie spalamy. Nie, chyba nie ma tu sens. Syreny. Tak, są. Ten typ nie posiada wody, ponieważ on posiada tylko piłę łańcuchową, sztyl, kosiarkę oraz dobre oświetlenie. Jeździmy nim tylko na wyciąganie, nie jeździmy nim na pożary. To jest nasz taki jakby podręczny wóz w razie W. Tankujemy, mamy zatankowane konto. Dobrze nam trzyma się. To jest druga jednostka straży pożarnej, która już nie jest jednostką naszą, bo się przenieśliśmy tam. To była większa
ilość wozów dostaliśmy, więc musieliśmy się przenieść, bo się tam nie zmieściliśmy. I tu nam jest bardziej fajniej, ponieważ jesteśmy blisko swoich domów. Mamy fajną remizę i w ogóle. Najgorzej tu się wjeżdża. Wjechaliśmy na fałszywy alarm, ale wam pokazałem jedną straż. No niestety. Nic z naszej wyprawy. Do widzenia.